Drodzy Państwo, bardzo lubię tę salę. Cieszę się, że właśnie tutaj mamy dzisiejsze spotkanie. Będę mówić bardziej o tym, co jest teraz, ale to, co jest teraz, jest przesłanką do tego, co być powinno w przyszłości. Nauczyciel w opałach. No tak to określiłam, bo rzeczywiście myślę, że przed 1 września wszyscy mają tremę. Ci właśnie, którzy rozpoczynają nowy rok szkolny w charakterze nauczyciela. Dlaczego ta trema, dlaczego trudności? Polska edukacja, pewnie nie tylko polska, jest skrojona na miarę ani słabego, ani wybitnego ucznia, czyli przeciętnego. W związku z tym kształcimy nauczycieli do przeciętnego ucznia, jako nauczycieli przeciętnego ucznia. Podstawa programowa też przewiduje wymagania na poziomie przeciętnym, a zatem i podręczniki też są przygotowywane dla takiego ucznia. Gdzie on jest, ten przeciętny uczeń? W swoim czasie zaproponowałam panu Julianowi Bohdanowiczowi narysowanie obrazka pod tytułem „Które z nich jest przeciętne?”. Jeśli popatrzymy na tego nauczyciela, to wygląda na to, że ma raczej depresję, ponieważ on się cały czas uczył o przeciętnym uczniu, ale rozglądając się po klasie, do której przyszedł prowadzić swoją pierwszą w życiu lekcję, takich nie widzi. Jedno ma problemy z czytaniem, drugie z matematyką, trzecie z ruchem, ze sportem, czwarte wybitnie zdolny w angielskim, ale za to nieporadny w zajęciach na WF-ie i tak dalej. Dodajmy do tego, że będzie tam pewnie dziecko i zahamowane z zaburzeniami emocjonalnymi, a jeżeli do tego dodamy jeszcze dzieci zaniedbane środowiskowo, to, proszę Państwa, jest cały zoolog, można by rzec. Już Maria Grzywak-Kaczyńska w 60 roku w swojej książce „Testy w szkole” napisała, że różnice wieku intelektualnego dla dzieci w pierwszej klasie mogą sięgać do pięciu, a nawet sześciu lat, czyli w tejże klasie pierwszej dzieci w wieku między 7 a 8 rokiem życia. Będziemy mieć dzieci, które będą się zachowywać, będą miały możliwości w zakresie na poziomie 5 roku życia, ale także i takie, które będą miały możliwości na poziomie dziecka 9 i 10-letniego. Oczywiście ona tutaj głównie interesowała się wiekiem intelektualnym, wiekiem rozwoju umysłowego, ale jeśli popatrzymy na dojrzałość społeczną, to jest jeszcze, ale to jeszcze większy rozdziew tych możliwości. Jak uczyć zatem dzieci tak bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o ich możliwości psychomotoryczne? Jeśli popatrzymy na krzywą Gaussa, czyli to jest rozkład ilorazów inteligencji w populacji, to także on nam od razu podpowiada, że w tej klasie możemy się spodziewać 14% dzieci z inteligencją niższą niż przeciętna, bo przeciętna jest tu 68%. I cóż, w szkole specjalnej czy w zakładach, w ośrodkach szkolno-wychowawczych będziemy mieli dzieci uczące się na jeszcze niższym poziomie ze względu na głębszą niepełnosprawność intelektualną. Ale wiemy doskonale, że w tej chwili w naszych klasach także pojawiają się dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim. Tak? A więc takie dziecko może się znaleźć w naszej klasie również. Czyli proszę zauważyć, że tutaj już mamy 18% dzieci poniżej tych standardów, jakie przygotowujemy dla przeciętnych dzieci. Ale to nie wszystko, bo w tej samej klasie będziemy mieć 14% dzieci z inteligencją powyżej przeciętnej plus 2-3% dzieci z wysoką inteligencją. Czyli znowu będziemy mieć około 18% dzieci w klasie, które będą potrzebowały większych wyzwań, bo inaczej się będą nudzić i
i po prostu nam zdezorganizują zajęcia przygotowane dla dziecka o przeciętnej inteligencji. Dodajmy do tego jeszcze, że w raporcie Warnock w 78 roku, który dotyczył dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wskazano już wówczas, że 20% dzieci, czyli jedno dziecko na pięcioro, ma problemy z uczeniem się. Czyli są to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które owszem mogą się uczyć i robić postępy pod jednym warunkiem, że to, jak je uczymy, jest dostosowane do ich możliwości. A zatem, jeżeli pracujemy za pomocą rutynowych metod nauczania, te dzieci będą miały niepowodzenia. Skupię się teraz na dzieciach ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się czytania i pisania. Takich badań ogólnopolskich dotąd nie było, natomiast jeśli chodzi o badania stare, jak Państwo widzą, jeszcze robiliśmy te badania wtedy, kiedy w poradni Nerwic w Gdańsku, kiedy jeszcze w szkołach nikt nie słyszał nic o dyslekcji, a więc te badania, które robiliśmy, wykazały, że specyficznych trudności w czytaniu ujawniliśmy od 9 do 10% dzieci, a specyficzne trudności w uczeniu się poprawnej pisowni 13-16%. To 16% to były badania dzieci wiejskich. Jeśli chodzi o dzieci miejskie, to były to badania na próbie reprezentatywnej dla 9,5 tysiąca dzieci wówczas w klasie czwartej. I dysgrafia, niski poziom graficzny pisma, 3-4%. Tak to było wówczas. Kolejne badania, jakie prowadziłam, i to były również badania podłużne, wykazywały, odnośnie ryzyka dyslekcji, wykazywały, że dzieci, które są zagrożone specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania, badane w klasie zero, w której już uczono czytać i pisać, a czytać na pewno, to był rząd 10%, kolejne badania 12%, a następnie w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Sopocie przez 5 kolejnych lat badano całą populację dzieci w klasach zerowych. I na przestrzeni tych 5 lat było to od 11 do 13%. Widzimy zatem, że te wyniki są bardzo zbieżne, prawda? Że powiedziałabym od 10 do 13% ryzyko dyslekcji. Oprócz tego, przepraszam, i wcześniej też mówiliśmy o 10-13%, 15% dzieci w wieku szkolnym. A więc jest tutaj pewna wyraźna logika tych wyników. Trzeba jeszcze dodać, kiedy się zastanawiamy nad częstością występowania trudności w czytaniu i pisaniu, że one rozkładają się na pewnej dymensji, na pewnym kontinuum, tak? Od powiedzmy nie za bardzo zaawansowanych do bardzo nasilonych, tak? A więc w naszych badaniach staraliśmy się to też uchwycić i okazało się, że 4%, które właśnie wyceniliśmy jako przypadki bardzo nasilonych trudności, ten wynik pokrywa się z informacją, jaką znajdujemy w międzynarodowej klasyfikacji dysleksji, w międzynarodowej klasyfikacji medycznej ICD-10, która obowiązuje nas. Jak na razie, bo wiemy, że już jest projekt i nawet mamy wgląd w projekt kolejnej edycji 11, było też podane, że 4% to przypadki bardzo znacznego nasilenia tych trudności. Czyli jeśli to wiemy, to ten nauczyciel, który dotąd nie bardzo wiedział o tym, kogo spotka w klasie, bo raczej liczył na przeciętnego ucznia, musi wiedzieć, że będzie miał 4 dzieci prawdopodobnie w tej klasie, przy czym jedno z tych dzieci będzie z nasiloną dysleksją, ponieważ tak jak tutaj wcześniej wskazałam,
musimy myśleć o tym, że nie jest to grupa dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, jest zróżnicowana. Te zaburzenia rozkładają się na pewnej osi od mniej do silniej na zaawansowanych. To, co dotychczas powiedziałam, nie ma bardzo dużego związku, niestety powiem, powiedziałabym, że wstydzę się za tę sytuację, z liczebnością opinii o dysleksji. I nie jest to taka prosta rzecz, jaką chcieliby dziennikarze usłyszeć, takie proste wyjaśnienie, jakie chcieliby usłyszeć i otrzymać od nas. To są wyniki jeszcze sprzed kilku lat, ale te dysproporcje nadal trwają. I tutaj mamy, ja dlatego pokazuję z tego rocznika, bo to są niezwykle drastyczne dysproporcje, tak? Jeżeli w Sopocie, Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu wydano ponad 40% na egzamin gimnazjalny takich opinii, co od razu widzimy, że nie jest możliwe, żeby pokrywało się z właściwą, rzeczywistą sytuacją, to na Śląsku czy w województwie wielkopolskim w tym samym czasie było 0,1%. Zawsze mówię, że jeżeli to są takie zdrowe okolice, bo tam nie ma dysleksji, to powinniśmy się natychmiast przeprowadzić. Pytania i kontrowersje liczne wokół tej sprawy. Dlaczego tak dużo opinii, dlaczego są tak duże różnice między gminami i wreszcie to pytanie, czy zwiększa się liczba osób z dysleksją. Otóż na pewno na ilość rozpoznań dysleksji, a więc i wydania opinii, wpływa to, że mamy większą wiedzę naukową o dysleksji. To w tym roku mija 118 lat od opisania pierwszego przypadku. W tym czasie zdarzyło się wiele. Ogromna ilość badań naukowych, ogromna ilość publikacji, to jedno. Po drugie, zwiększa się oczywiście świadomość społeczna dzięki temu. Media tutaj wiele dobrego zrobiły, pisząc i popularyzując tę problematykę. Ja robiłam też takie badania na grupie kilkuset osób, najpierw w 1995 roku, potem w 2004 i 2005 roku i porównując te wyniki badań widziałam bardzo duże zmiany na korzyść, jeśli chodzi o świadomość społeczną. Najbardziej oporną grupą, nie zgadną Państwo kto, lekarze, pediatrzy, czyli ci, którzy pierwsi mogą zauważyć opóźnienie rozwoju mowy, a szczególnie powinni być wrażliwi na zaburzenia, specyficzne zaburzenie językowe. Te dzieci, które nie tylko późno mówią, ale również mają problemy z rozumieniem mowy, tak? SLI, w skrócie tak nazywamy tę grupę zaburzeń. Od razu zapraszam Gdańszczan na zebranie Polskiego Towarzystwa Dysleksji, gdzie pani doktor, profesor Ewa Czapleska będzie o tym mówiła. Chyba druga środa października. A więc kursy, konferencje, te wszystkie czynniki wpłynęły niewątpliwie na to, że mamy wyższą świadomość społeczną. Niestety, proszę Państwa, nie dalej jak wczoraj opisywała mi Pani spotkanie z właśnie, nie pamiętam z jakiej miejscowości, z nauczycielami, z lekarzami, którzy mówili, że dysleksja to jest jakiś po prostu twór sztuczny, nieprawdziwy, zakłamanie, manipulacja i tak dalej. I rzeczywiście kiedyś był tylko leń, kiedyś był matoł i zdolny leń, no to było najbardziej nobilitujący termin, prawda.
Czy pytanie także ta liczba właśnie opinii, no, nadmiar opinii, on wynika z różnych czynników, ale również i na pytanie, czy wzrasta liczba przypadków psychologii rozwojowej, a więc też to może się odbić na opiniach, na liczbie opinii, jest to, że na pewno wiemy to skądinąd z badań dotyczących, związanych z medycyną, że jest więcej osób niepełnosprawnych. Dlaczego? No częściej występuje nieprawidłowa ciąża i poród z powodu i zatrucia środowiskowego, późnego macierzyństwa. To są znane dane i fakty, podtrzymywanie prokreacji i ciąża mnoga, która jest zawsze ciążą ryzyka, to wszystko powoduje, a także dzięki postępowi w medycynie, że dzieci, które kiedyś no, musiały zginąć, gdy miały nieszczęście urodzić się z zbyt niską wagą urodzeniową lub zbyt wcześnie, w tej chwili, jak wiadomo, mogą być utrzymane przy życiu. Niestety niektóre z tych dzieci muszą płacić za to wysoką karę, wysoki koszt, cenę, chciałam powiedzieć, za tą sytuację, bo niestety, bo ich rozwój ośrodkowego układu nerwowego może być nieprawidłowy. Jest to taka wysoka cena, którą oczywiście będziemy płacić, bo wiele z tych dzieci jest w stanie żyć potem normalnie. Chcę też wskazać taki czynnik jak brak naturalnych okazji do usprawniania funkcji, które uczestniczą w procesie czytania i pisania. Chodzi mi tutaj o to, że jest mniej zabaw manipulacyjnych, bo są gotowe zabawki, nie robimy domków dla lalek, nie szyjemy ubranek dla lalek. Dlaczego Barbie, pani Barbie i pan Barbiak, jak mówią na niego dzieci czeskie, czyli państwo Barbiakowie, mają dom z fontanną, mają nie tylko ubrania czy toalety, ale mają kolekcję, a zatem po co to robić, kiedy można kupić zabawki na choinkę również. Więc zazwyczaj błagam rodziców, żeby przynajmniej co drugi rok oddawali choinkę w ręce dzieci, nie wieszając na niej nic absolutnie kupnego. Wszystko wykonane przez dzieci z dziećmi, prawda, w formie wspólnej rodzinnej zabawy. Właśnie już był wspomniany temat podwórkowy, prawda? Zabaw podwórkowych jest mniej, bo mamusia woli trzymać dziecko w domu bezpieczne i najedzone przy komputerze lub telewizorze. Kontakt z książką, codzienne czytanie dziecku. Niestety wszystkim dzieciom należy czytać. Nie wiem, jaki jest odsetek dzieci, które mają szczęście słyszeć codziennie fragment pięknej książki. Brak motywacji do czytania. Robiłam takie badania, z których wynikło, że 21% dzieci, to była taka ankieta dla 5 i 6 klasy, nigdy nie widziało ani ojca, ani matki czytających książkę. To dlaczego ja mam czytać, skoro oni nie czytają? Także to jest szereg właśnie takich czynników, również i zmiany kulturowe, bowiem kultura słowa przechodzi w kulturę obrazu. Coraz więcej informacji jest przekazywanych nie w taki sposób, że nie wymaga to nie tylko czytania, ale nawet znajomości alfabetu. Oczywiście na wzrost liczby opinii, ale na pewno również do tego się przyczyniają błędy diagnozy, nieuzasadnione wydawanie opinii wyłącznie u dzieci, które mają te trudności wyłącznie z powodu zaniedbania środowiskowego czy wad zmysłu. W wypadku schorzeń neurologicznych, jeżeli jest źle przeprowadzony wywiad
ale no, czy, mamy sporo, naprawdę dużo zapytań kierowanych do Polskiego Towarzystwa Dysleksji, także sama je otrzymuję, czy można właśnie rozpoznać dysleksję w przypadku mózgowego porażenia dziecięcego lub też epilepsji aktualnie leczonej. W przypadku inteligencji niższej i przeciętnej to jest problem też do rozważenia. Do niedawna mieliśmy bardzo złą sytuację, jeśli chodzi o narzędzia diagnostyczne, stare normy na małej grupie, brak polskich norm, niska wiedza o interpretacji, ale muszę Państwu powiedzieć, że mając kontakt z wieloma psychologami, dochodzą do mnie informacje, że są takie poradnie, które dalej tak pracują, pomimo że od 2008 roku mamy już duży zasób narzędzi diagnostycznych, które mają polskie normy, są aktualnie i należy po nie sięgnąć. Przy okazji właśnie rozstrzygania problemu, czy jest więcej tych dzieci, czy nie, czy jest więcej opinii, czy nie, okazało się ku mojemu rzeczywiście, powiem szczerze, przerażeniu, że istnieją całkiem udane próby wyłudzania opinii, które mamy, możemy jednak zawdzięczać głównie pomysłowym gimnazjalistom, którzy wyuczają się listy symptomów i je potem demonstrują. Więc tak jak kiedyś, gdy byłam na studiach, uczyłam się, jak rozpoznać symulanta poborowego, który nie chciał absolutnie iść do wojska, to w tej chwili myślę, że powinniśmy być uwrażliwieni na takie kwestie, o których wspomniałam. Więc pytanie, czy jest więcej, o już kończę, czy jest więcej tych dzieci, czy nie? Chciałabym powiedzieć, że wiemy, że w ubiegłym roku wyszło nowe wydanie, nowa wersja amerykańskiej klasyfikacji medycznej DSM-5 i tam jest podana częstość występowania dysleksji od 5 do 15% ze względu na różnice językowe, specyfiki języka, metod nauczania i tak dalej. A więc widzimy, że mieścimy się w tej grupie jak najbardziej. Jeśli chodzi o dzieci z dyskalkulią, wskazane jest około 5%. Czyli odpowiedź powinna być taka, w zasadzie niewiele jest różnic, jeśli chodzi, albo niewielkie są różnice, jeśli chodzi o wyniki badania nad częstością z lat 60. i aktualnie. Natomiast mamy coraz więcej dzieci trudnych w klasie, które mają trudności w czytaniu i pisaniu z innych powodów. A więc właśnie z tego powodu, że im się nie czyta, że one nie są zainteresowane czytaniem i dlatego, że kultura faktycznie się zmienia. Codziennie, właśnie zawsze jadąc pociągiem, a wczoraj też jechałam przez kilka godzin, czytałam książki, a po raz pierwszy tym razem wczoraj odbyłam podróż ze słuchawkami na uszach, słuchając audiobooka. Więc myślę, że jeśli przejdziemy tylko na audiobooki, będzie nam coraz trudniej faktycznie z czytaniem książek. I proszę Państwa, dzieci z innymi niespecyficznymi zaburzeniami, oczywiście. To jest ważne, bo te dzieci mają specjalne potrzeby edukacyjne, potrzebują innego programu nauczania, specjalnie przygotowanego nauczyciela, metod, systemu wymagań, organizacji nauczania i oceniania. Czyli w konsekwencji, jeśli chodzi o przyszłość, ale i o teraźniejszość, a szczególnie myśląc o przyszłości takiej, jak powinna
jaką byśmy sobie wymarzyli. Jest niezbędna indywidualizacja nauczania. Zapomnijmy o przeciętnym uczniu i pamiętajmy, że w klasie mamy po prostu cały wianuszek potrzeb naszych dzieci i bardzo zróżnicowanych, mój przedmówca też o tym właśnie mówił, a więc niezbędna jest indywidualizacja nauczania, mówimy o tym od zawsze, ale musimy podjąć takie wyzwanie. Musimy pamiętać o dostosowaniu wymagań, musimy pamiętać, że w związku z tym, że mamy tak różnorodne dzieci, z tak różnorodnymi możliwościami, musimy uczyć niekiedy na kilku poziomach w tej samej klasie, zależnie od możliwości uczniów. I tu wyłania się temat deskalkulki, którego to tematu nie poruszyłam. W tej teczce mam mnóstwo dramatycznych listów, gdzie pisze pani lat 21, że po raz czwarty podchodzi do matury. Marzy o szkole, o Akademii Muzycznej, bo jest po wszystkich klasach i wszystkich szkołach muzycznych. I w związku z tym, a nie może pójść, dlatego że nie zdała matury. Cała reszta zdana jest bardzo dobrze. Cóż, proszę państwa, mamy do państwa prośbę. Mianowicie, ja tutaj poślę po sali listy osób, które byłyby przekonane do naszej akcji Polskiego Towarzystwa Dyslekcji, Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, ażeby uczniowie z głęboką podkreślam, dyskalkulią w ostatnim wydaniu DSM-5 jest mowa nareszcie o tym, że można wyróżnić lekką postać, umiarkowaną i znaczną głęboką, a więc w tym wypadku, że będziemy mogli, żebyśmy mogli, żeby ta młodzież mogła wymienić, czyli wybrać inny przedmiot zdawania na maturze niż matematykę. Rozmawialiśmy jako Polskie Towarzystwo Dyslekcji z panią przewodniczącą i ja w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie 2 miesiące temu i jest na razie zgoda na to, że w najbliższej przyszłości, może nie w najbliższym roku, tylko w kolejnym, prawie na pewno będzie osobna grupa ekspertów, egzaminatorów, która będzie oceniać prace i prace, które zostaną uznane w Polsce jako prace świadczące, plus opinia, tak, świadczące o głębokiej dyskalkulii, będą oceniane przez tą jedną, jedyną grupę i będzie to czynione z uwzględnieniem dostosowań, tylko pytanie jakich. Moim zdaniem jedynym rozwiązaniem byłaby wymiana tego przedmiotu na inny. Dziękuję.